społeczności. Mamy się, że nawzajem nakręcają, inspirują. No i samo to, że mogą się wzajemnie, nie wiem, wymieniać się jakimiś problemami, troskami, radościami. Nie ma chyba innej społeczności, która się lepiej rozumie niż społeczność mam, prawda? Wiadomo, że to są mamy, które mają dokładnie te same problemy, są na tym samym etapie życia. Znaczy kobiety, które są na tym samym etapie życia. No i kobiety, które odnalazły swoją pasję. Ja byłam całe życie kadrową i pojawienie się mojej córki na świecie spowodowało to, że moje życie jest wywrócone o 180 stopni, że w zasadzie wszystko się zmieniło, ale zmieniło się na lepsze. Mogę powiedzieć, że w tej chwili budząc się jestem szczęśliwa, bo mogę robić to, co kocham. Cud wspólnego rozwoju to jest to, że mamy robią rzeczy, których normalnie by nie zrobiły same. Kobiety, jak zbiorą się wszystkie razem, to dopiero mogą coś zrobić i mogą zrobić w ogóle niesamowite rzeczy. Przychodzą do głowy takie pomysły kobietom wspólnie, że to jest w ogóle coś niesamowitego. Bardzo mi się podobają zdjęcia moich koleżanek z kursu. Tak jestem emocjonalnie z nimi też związana. Ja jestem z Łodzi. Okej. Z Warszawy. Pod Warszawy. Ja z Krakowa. Z Londynu i Jubka chyba jest ze Szkocji, tak? Będąc w grupie, kiedy ty się demotywujesz i mówisz, że jestem zdemotywowany, jestem do niczego, wszyscy nagle chórem, nie, co ty mówisz, fantastycznie robisz zdjęcia, rób tak dalej. Jako instruktor mogę powiedzieć jedno, że co najmniej tyle nauczyłam się od nich, ile byłam w stanie sama im od siebie dać. Także dla mnie to jest fenomenalne zjawisko. To nie jest szkoła, to jest po prostu społeczność. I to, że one w tej akademii zostają po ukończeniu kursów, to, że nadal są z nami, to, że tworzą sobie swoje własne projekty w ramach Akademii, w ramach tego organizmu, jaki my stworzyliśmy, to jest po prostu miara naszego sukcesu. To, że te osoby, one żyją fotografią, a nie tylko pstrykają zdjęcia. To jest coś niesamowitego.